Ludzie, którzy mają pieniądze w Polsce, mają znacznie lepszą y, sytuację medyczną, bo oni pójdą, zapłacą, nie będą się z tym liczyli, zaboli go coś, więc są dużo lepiej tak naprawdę przez, system, przez ten system traktowany. W efekcie, w moim zdaniem, to jest dopiero prawdziwa nierówność, ponieważ to jest prawdziwa segregacja zdrowia ze względu na pieniądze. Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia.